małą 3-minutową opinię, bo czytamy zadanie osiedlowe, na którym jednym z punktów jest wybór przewodniczącego i zarządu posiedzenia niepodległości. Przywitam teraz gości i panią burmistrz, jeśli chodzi o panią burmistrz Magdalena Łacna. Następca pani burmistrz Filipa. Drugi następca pani burmistrz Wojciech Woźniczka. Pani Anna Morońska, naczelnik Wydziału Gospodarki. Pan Rafał Nosek, naczelnik Wydziału Inwestycji. Witam również przewodniczącego Rady Miasta Bochnia, pana Jana Walickiego. Witam członków zarządu obecnego osiedla Niepodległości, panią Halinę Łyjewską, Ryszarda Piekarczyka, Janusza Delorma i Maksymiliana Drusia. Witam również radnego miasta Bochni. Maciek Łuszko. Maciek Łuszko. I również witam panie z biura Rady Miasta Bochnia. Szanowni Państwo, chciałbym tak w skrócie podsumować, może nie całą kadencję pięcioletnią, ale te 20 miesięcy ostatnie, odkąd zostałem wybrany na przewodniczącego osiedla. Nie będę opisywać drobnych spraw, dużych spraw. Sami Państwo widzicie, jak dużo się dzieje na osiedlu, więc tu też podziękowania za współpracę kieruję do poprzedniego burmistrza Stefana Kalawickiego i do obecnej pani burmistrz za współpracę, która była i dalej jest kontynuowana z zarządem osiedla. Też podziękowania dla naczelników, ponieważ ich pracowników wydziału, ponieważ zawsze jak są jakieś sprawy, są pytania, bardzo szybko dostałem odpowiedzi, załatwiamy sprawy, więc można powiedzieć, że ta współpraca się układa. Też no, nie ma nikogo w spółdzielni mieszkaniowej, ale też dziękuję za współpracę w spółdzielni mieszkaniowej, ponieważ tereny zarządu miejskiej i spółdzielni to tak wchodzą w siebie i ta współpraca musi być. Podsumowując, inwestycyjnie każdy z nas widzi, co się dzieje dookoła. Powstaje budynek wielofunkcyjny, powstał plac zabaw przy szkole numer 7 nowy, powstał parking nad ulicą Legionów Polskich. To są takie większe inwestycje, które zostały bądź są obecnie realizowane na osiedlu Niepodległości. Powstały też mniejsze, które są bardzo pomocne dla mieszkańców, jak na przykład łącznik między Legionów Polskich a K2, którego inicjatorem był pan Jan Walicki. Wiele małych innych spraw, wiele zgłoszeń, nieświecące lampy, problemy, wszystkie staraliśmy się rozwiązywać na bieżąco. Jeśli są jakieś problemy, cierpliwości, to też będzie możliwość dzisiaj zgłosić bezpośrednio do pani burmistrz. Aby spotkanie było sprawnie przeprowadzone, jednym z głównych punktów jest wybór przewodniczącego. Aby wybory się odbyły, musimy powołać komisję skrutacyjną. Do komisji skrutacyjnej muszą wejść osoby, także prosiłbym o zgłaszanie osób. W komisji skrutacyjnej nie mogą być osoby, które będą startowały na przewodniczącego i członków zarządu. Komisja skrutacyjna tylko liczy głosy, więc proszę się nie bać. Panie z Biura Obsługi Rady pomogą we wszystkim. Także czy są chętni? Może pan Marcin Bachnikowski? To zgłasza pana. Czy wyraża pan zgodę? Ktoś jeszcze chętny? Może ktoś zgłosi swojego sąsiada? Może Marek Matras? Wyraża pan zgodę? I jeszcze jedną osobę potrzebujemy.